Dawno. Bardzo dawno. To był tylko wypadek. A ja tylko straciłam rodziców. Ale ty żyjesz. To znaczy, że ja jeszcze żyję. On już szuka sobie nowej dziewczyny na moje miejsce. Jeżeli uda nam się spłacić to wszystko, wtedy wrócimy do tego tak, jak było. A na razie musi być tak, jak powiedziałem. No. No to na razie. Będę o 6:30 na kolacji. No pa, kochanie. Przestań wreszcie płakać, no. Akurat wy nie macie żadnego prawa, żeby mi mówić, co jest dobre, a co złe. Nie macie prawa mnie osądzać. Jeszcze zapłacicie za to, że mnie skrzywdziliście. Żałuję cię. Halka, czekaj. A niech leci na złamanie karku. Przecież gdyby coś było nie tak, to bym to czuła, no. Musiałabym to poczuć. Dlaczego pan nic nie mówi? Proszę, proszę odpowiedzieć. Przykro mi. Co się stało? Mama! Palce bolą? Mama! Boli, boli. Boli cię ręka? Mama, pocałuję to. Zwolnili ze stoczni. Stał się innym człowiekiem. Zaczął pić. I stał się agresywny. Ja bym to jeszcze zniosła, ale... Zaczął bić Agnieszkę. Nie mogłam dłużej, musiałam... Musiałam uciec. Przyjechałam do was, bo... Uspokój się, dziecinku, to... Jakieś wierutne bzdury. Przecież byłaś już w ciąży. Tak byłam, ale już nie będę. Babka zapadła. Co ty mówisz? Dlaczego? Naprawdę, lubię grubaski. Pati, no przepraszam, nie chciałem ci sprawić przykrości. Naprawdę wyglądasz świetnie. Nie dlatego płaczę. Martwię się, jak będę wyglądać na scenie. Na scenie? No tak. Pati, znowu zaczynasz? Wiem, że nie chcesz, żebym tańczyła w twoim klubie, ale czy chcesz, czy nie, taka okazja zapuka pewnego dnia do drzwi. I co wtedy będzie? Będę taka gruba, że nie będę mogła wstać, żeby jej otworzyć.